Nie ma takiego prawego obrońcy, jak miała Southampton i Derby, bo pewnie byłby w 11 kolejki, gdybyś tu dalej grał. Dobra, to tak wiadomo, że żartujemy sobie w kuluarach, ale trzeba powiedzieć realnie tak, że... Żartujemy, ale te 5 ciastek na mecz by dostał. No akurat to dużego talentu nie miałem, ale akurat to miałem, więc to nie ma co się okłamywać, ale... Liga Włoska to byłby dobry kierunek, czy jednak upieramy się, że Kamil powinien pozostać w Anglii i tam wykorzystać ten swój gaz, jak to mówi opinionista Hajto. No, mnie ta liga w ogóle nie imponuje, poza mówię Napoli i Juventusem, to są dwa niemożliwe zespoły, a reszta zespołów to jest dla mnie ten sam poziom. Dla mnie Liga Włoska, no, ten sam poziom, jak Napoli gra w piłkę skrzydłowymi. Ale ty mnie w ogóle nie słuchasz, no to przecież graliby Grosickim, ale poczekaj, że no przecież ci tłumaczę, poza Napoli i Juventusem, no to Romek, no reszta to jest siermiężna dla mnie piłka. Przesuwania się. W tym momencie kibice Romy Interu wyłączyli telewizor. No to mnie nie interesują kibice Romy Interu, tylko moje zdanie. No, ale nie ma to zwracać uwagi. Ja ci tylko mówię moje zdanie. No, przecież nie musisz się z nim zgadzać, możesz powiedzieć swoje. Roman, no, mi się nie podoba ta liga, poza tymi dwoma zespołami. To jest siermiężna piłka. Kto grał w piłkę, to wie. No, natomiast Gianni nie docenia Ligi Włoskiej. Trudno. Natomiast przekonamy się jeszcze. Zobaczymy, co będzie, jak któregoś dnia Polsat kupi prawa do Ligi Włoskiej. Co wtedy? Może wtedy się rozwinie i będzie okej. Okay. Zdaje się, że tobie zmieniają się te gusta muzyczne i w tej chwili już gdzieś tam cię ciągnie w trochę inną stronę niż disco polo. No, ja jestem takim typem człowieka spontanicznym, że czasami coś mi do głowy, w tym momencie coś mi uderzy w głowę i to robię. Tak? I tak samo było z tą piosenką wtedy. Ale mówię, ta piosenka mnie tak przerosła, że nie spodziewałem się tego, że gdzieś nie pokazywałem, to ludzie zeszli obok, gdzieś sobie tą piosenkę nucili i mi śpiewali. Ale na pewno teraz... Nie śpiewaj Despacito, wiesz. Ale teraz, no to już też przereklamowane, więc... Dołączy do nas człowiek ze sztabu reprezentacji Polski, znaczy Polsatu Sport, Marcin Fedek, dzień dobry. Udało mi się tu wejść. I jak tam ostatnio? Wpuszczają cię na treningi te taktyczne, czy zamykają przed tobą? Nie wiem, dopiero zaczęło. A jak było ostatnio? Było różnie. Zmęczyłem się w poniedziałek strasznie, oglądając ten Arsenal. West Brom, ale zrobiłem to dla Krychowiaka. Nie wiem, czemu ty mnie klepiesz tak? No tak się w ogóle podkreśla, że liga angielska, no akurat nie oglądasz jakichś topowych zespołów. Ani West Brom, ani Arsenal, to... Nie uważam, że dzisiaj to jest czołówka w Anglii, dostałem szacunek. No dobrze, ale taki mecz się lepiej ogląda niż każdy mecz w innej lidze. No, nie wiem. Oglądasz Kiewo Sassuolo. Czy mecz w Bundeslidze jakiś? Jestem za. 90 minut walki. Nie puszczmy się na temat lig, no bo generalnie to tam... Kamil, to za dużo piłki w piłce nie było. Ale też na pewno tutaj Tomek, dzięki niemu jest... Ta nazwa Turbo Grosicz. Na pewno ci za to dziękuję, bo to na pewno... Masz go na procencie? Nie, jeszcze nie ma dobrego szampana, bo sam mu to powiedziałem. Mączyński z tego co wiem, to ma nie zagrać w ostatnim meczu ligowym, żeby odpoczął. Miał nie zagrać. Ma nie zagrać w ostatnim meczu ligowym, żeby odpoczął. Grał tydzień temu? Tak. Zlełem najważniejszy mecz. Nie, ma nie zagrać. Czekaj, bo tydzień temu nie grał i teraz ma nie zagrać, żeby odpocząć przed kadrą, tak? Tak słyszałem, że dlatego mówię. Ale skąd to słyszałeś takie rzeczy? No, słyszałem, no. Poczekaj, zawodnik nie gra tydzień temu w lidze i dzisiaj ty mówisz, że ma, podobno ma nie zagrać, bo ma odpocząć przed kadrą. Poczekajcie, o 18 się przekonamy, natomiast... Romek, a ty to słyszałeś? Natomiast ja ma odpocząć, czy ma zagrać? Ma odpocząć od grania. Tu menadżer Kaniewski, menadżer Siara, menadżer Szczutkowski. Wszyscy ci szukają tych kontraktów, firma za firmą, billboard za billboardem, reklama za reklamą. Odnalazłeś się w tym świecie? Menadżer Hajto. Coś nowego, coś nowego, uwaga. Spokojnie. To ja na pewno tak na imię jak Krot, nie? Więc od... nie zostanie. Na pewno od pewnego czasu, tak jak powiedziałeś, współpracuję i przyjaźnię się z Danielem Kraniewskim i z Michałem Siarą. Dużo. Czyli co, dbają o... Siara bierze telefon, mówi Siara, wszystko jasne. Dbają o, gdzieś o mój wizerunek. Internet pyta, czy może drugim napastnikiem nie powinien być Kamil Grosicki.
Tak, ale wtedy za plecy. Ale kto wtedy by ci pobiegł za plecy? Jak to widzisz? Jak to byś był już pod bramką, a jeszcze za plecy. Ty grałeś trochę meczów i lubisz? Lubisz tę pozycję? Tak, tak. Na boku pracuje. W takim systemie, jak gramy w reprezentacji. Kamil Glik chyba dzisiaj tam w ogóle też jest otwiera Stadion Śląski. Z tego, co się orientuje. Także jest jakaś dzisiaj chyba duża impreza. Wiem, tam na Instagramie helikopter nagrany. Jak opuszczał Monako. Jak opuszczał Monako i mówi... Przez Jastrzębie. Przez Jastrzębie do Warszawy na reprezentację. No, i akurat... Ty naprawdę masz swoje 10 minut. Instagramy, Twittery, Facebooki, reklamy, wizyty w zakładach pracy. Minut? Moje 10 minut po 25 lat. No. Jak się kadra na przykład oglądając taki mecz wspólnie w zaciszu odnosi do tych truskawek, detali i innych tekstów naszego eksperta? Tomek teraz na pewno ma swoje 5 minut Tak jak gdzieś był piłkarzem Schalke i reprezentacji na swoje 5 minut, to teraz ma drugie 5 minut. Tak, no, co chwilę jakieś programy Kuba Wojewódzki, nie. Więc cały czas coś się kręci. Ale, ale już mu się do 10 przedłużyło teraz. Tak. Tak, telefony cały czas dzwonią, nowe kontrakty się szykują, więc... Z zagranicznych skrzydłowych. Znaczy, najtrudniejszy rywal dla ciebie. Skrzydłowy ciężko powiedzieć, no bo wtedy w topowej formie, jak ja grałem... Nie, ja myślę, że za Roberto. No, nie, no, ale był za Roberto Mati, był McManaman w tym czasie, no Beckham, no są te czasy, gdzie ja na nich grałem, był Ljungberg w życiowej formie, no ale czasami Henry na ciebie wpadał, tak, no bo graliśmy w takim systemie, że on wpadał na ciebie, uwierz mi, że to był naprawdę pośpieszny, nie, bo czasami jak uciekał, jakbyśmy nie grali, pamiętam, na spalone z Tomkiem dobrze w linii, to ja nawet nie zauważyłem, jaki ma numer buta, rozumiesz, bo w mgle widziałem koszulkę. Ale to czy on podejmuje decyzję, on jest zatrudniony w PZPN, on za to bierze pieniądze. Więc niech podejmuje mądre decyzje, żebyśmy na finale Mistrzostw Europy pojechali do Rosji. Jeszcze jedna ważna rzecz, bo mamy te dwa mecze. Przypomniał mi się ten cytat. Welcome to... Ktoś taki z prezesu PZPN-u kiedyś po angielsku powiedział. World Cup, tak? In Poland? ale ty jesteś złośliwy. Nie, tylko... Spokojnie z tą ligą włoską, bo to widzę, że się zapalił telefon na czerwono. Przegrać 1-0 u siebie możesz, Czarno, bo to się może zdarzyć. A to wtedy daje im pierwsze miejsce w grupie, no więc... Nie, no w ogóle zostawmy takie czarne scenariusze jak koszula Kamila Grosickiego dzisiaj u nas w studiu. No ale jeszcze wyzwać od razu na pogrzeb trupie czaszki. Czarne trupie czaszki, to może, nie, to miał być ten pozytyw, to może być kolorowe jak ten czar Kamil. Na koniec jeszcze zapytam Kamila, jak się czuje z tą świadomością, że jest 82 km na godzinę wolniejszy od geparda. Można poprawić. Ale o Bolda tylko 7. Tak? Nie, no właśnie, to było ciekawe rzecz. Ale to była moja te... Twoja średnia. Prędkość z meczu. 30, tak? 30-33 średnio na godzinę. Prawa jazdy zabierają. A 37 Usain Bolt. Nie, tam chyba było mierzone bez piłki. Naprawdę ciężko, wiesz, z prędkością. Mało piłkarzy, wiesz, jest takich, co z piłką potrafią tak. Ale mi się na przykład właśnie... A patrzę na Kakę, to mi się zawsze wydaje, że on z piłką jest szybszy niż bez. No, pamiętasz Müllera? Pamiętasz za Roberto? Oni mieli tak, że oni z piłką jeszcze przyspieszali. Gorzej było dogonić z piłką, jak bez piłki, nie? Gepard na pewno bez piłki biega. No, na pewno.